Na zdrowie. Ola ma imieniny. Ona i jej koledzy z pracy idą do baru na drinka. Bar nazywa się u Karola i jest obok ich biura naprzeciwko restauracji łąka. Wchodzą do baru. Karol, właściciel, szuka dla nich wolnego stolika. Jest jeden koło okna. Siadają. Są już wszyscy oprócz Eryka. Brakuje Eryka. Gdzie on jest? Szukają go, dzwonią do niego. Aha, on będzie za chwilę. Musi tylko zadzwonić do domu i powiedzieć, że dzisiaj wraca później. Ola i jej koledzy chcą nie tylko coś do picia. Chcą też coś zjeść. Agnieszka zamawia kawałek tortu, Ola surówkę bez majonezu. Marta, porcję zupy szczawiowej z jajkiem. Waldek i Marek zamawiają razem dużą porcję żeberek, a Jakub tatara zwędzonego łososia. Jest Eryk. Co zamawia Eryk? Śledzia. Koledzy rozmawiają, żartują i słuchają historii Marty i Jakuba o urlopie na Helu. Marta pije kieliszek czerwonego wina. Agnieszka bierze gin z tonikiem, ale bez lodu. Ola próbuje piwa z sokiem. Piwo z sokiem? Waldek, Marek i Jakub nie mogą tego zrozumieć. Oni piją piwo z polskiego, lokalnego browaru. Eryk nie lubi piwa. Nieważne, z sokiem czy bez soku. Dlatego zamawia wódkę. Dzisiaj miał długi dzień i teraz potrzebuje dobrego, mocnego alkoholu. Nie potrzebuje wina, które normalnie uwielbia, ale wódki. Dobrej, polskiej, zmrożonej wódki. Dlatego zamówił śledzia. Teraz pamięta, że razem z wódką i śledziem może też spróbować ogórka kiszonego. Oczywiście nie może wrócić do domu samochodem. Nie korzysta też z transportu publicznego, więc chce wrócić do domu Uberem. Używa tej aplikacji i jest bardzo zadowolony.